Żary, stolica polskich Łużyc. 40-tysięczne miasto leżące na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 12 i 27 przy autostradzie A18 Berlin-Wrocław. Symboliczna brama do południowo-zachodniej Polski. Żary to miasto odważnych i przedsiębiorczych ludzi. To dzięki nim Żary są dzisiaj najważniejszym ośrodkiem gospodarczym w Lubuskiem. Warto podkreślić też położenie geograficzne Żar. W promieniu 200 km mamy duże ośrodki miejskie: Wrocław, Drezno, Poznań, Berlin. Można też liczyć na wsparcie Urzędu Miasta. Wszyscy 24 godziny jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gospodarcza współpraca na Łużycach to jeden z projektów, które miasto Żary realizuje wspólnie z Izbą Przemysłowo-Handlową Scotbus. Jego działania skupiają się na integracji przedsiębiorców z województwa lubuskiego i Brandenburgii poprzez szkolenia i spotkania. W ramach tego projektu działa również punkt informacji i doradztwa gospodarczego znajdujący się na żarskim deptaku. Do kalendarza imprez gospodarczych wpisała się Łużycka Wystawa Gospodarcza, podczas której polscy i niemieccy przedsiębiorcy spotykają się, by wymienić doświadczenia oraz nawiązać współpracę. Od lat Żary aktywnie współpracują w dziedzinie kulturalnej i gospodarczej z niemieckim miastem Weißwasser z sąsiedniej Saksonii. Do tej pory mieliśmy głównie kontakty między stowarzyszeniami i organizacjami, a teraz zależy nam przede wszystkim na tym, by zbudować dobre kontakty gospodarcze. Dlatego już od ponad 5 lat uczestniczymy w Łużyckiej Wystawie Gospodarczej i także tym razem prezentujemy kilku przedsiębiorców, a także promujemy swoje miasto od strony turystycznej. Jest to podstawą dalszego rozwoju dobrych relacji. Nasza firma wspólnie z przedstawicielstwem Wydziału Gospodarki i Promocji w Żarach była obecna w Brukseli, by rozmawiać o tym, jak dalej promować gospodarkę naszego kraju oraz jak promować polską gospodarkę. Jesteśmy na najlepszej drodze, by firmy po obu stronach dobrze się rozwijały. Żarski przemysł cechuje nowoczesność i duża różnorodność. Wiodące gałęzie gospodarki to przemysł drzewny, szklarski, motoryzacyjny, elektryczny, metalowy oraz materiałów budowlanych. Mamy po jednej i po drugiej stronie działające organizacje gospodarcze, tak jak Łużycka Izba Gospodarcza czy bliźniacze organizacje na terenie Niemiec. I te kontakty między izbami owocują również spotkaniami branżowymi i w tym zakresie potrafimy już po prostu umieć się porozumieć i próbować różne wspólne rzeczy organizować. Urząd Miejski w Żarach i Izba Przemysłowo-Handlowa od 2009 roku prowadzą projekt Gospodarcza Współpraca na Łużycach, którego działaniami są spotkania kooperacyjne pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i niemieckimi, uczestnictwo w imprezach targowych i promowanie wspólnego regionu i Żar i Cottbus. Chodzi o to przede wszystkim, żeby tutaj region Łużyc bardziej się z sobą związał po jednej i po stronie Nysy czy Odry, żeby praktycznie to był jeden region gospodarczy, do tego dążymy po prostu. W Żarach zarejestrowanych jest ponad 4,5 tysiąca firm oraz ponad 200 różnego rodzaju spółek prawa handlowego. Zainwestowany kapitał zagraniczny to do tej pory około 600 milionów euro. W mieście ulokowały się tak znane firmy jak Chronopol, należąca do grupy szwajcarskiego giganta Chrono, producenta płyt wiórowych, paneli i wyrobów drewnopochodnych, jedna ze 100 największych firm w Polsce.
oraz Valmet Automotive, fiński producent dachów do kabrioletów. W Żarach produkujemy dachy do kabrioletów. Naszym głównym klientem w chwili obecnej jest BMW, ale również produkujemy dla Daimlera, Bentleya oraz Renault. Na ten moment produkujemy około 60 tysięcy dachów. Ramy do nich dla fabryki w Niemczech w liczbie około 50 tysięcy rocznie. Valmet Automotive jest firmą fińską z główną fabryką znajdującą się na zachodnim wybrzeżu Finlandii. Jesteśmy podwykonawcą dla OEM Automotive, pracującego dla General Motors, Saab czy Porsche. Valmet Automotive zatrudnia 1700 pracowników, z czego w Żarach jest ich 420. Ponieważ korzystamy z usług dostawców pochodzących głównie z Niemiec, położenie Żar jest dla nas optymalne ze względu na bliskość granicy niemieckiej. W Żarach swoje zakłady ma również światowy koncern Saint-Gobain. Saint-Gobain to międzynarodowa firma działająca w 64 krajach, zatrudniająca niemal 190 tysięcy ludzi. Saint-Gobain, światowy lider w budownictwie mieszkaniowym oraz na rynku budowlanym i projektowym, wytwarza oraz rozprowadza materiały budowlane. Saint-Gobain Securities z siedzibą w Żarach zatrudnia 600 osób. Projektuje, produkuje oraz sprzedaje szyby typu Sidelight, przeznaczeniem dla pojazdów transportowych na rynkach europejskich oraz chińskich. Nasi klienci to producenci autobusów, pociągów, ciężarówek, traktorów, samochodów oraz pojazdów opancerzonych. Dzięki inwestycji poczynionej przy pomocy miasta Żary, sprzedaż w ostatnich 10 latach została pięciokrotnie zwiększona, podwojona w ostatnich 5 latach, a ten trend utrzyma się w przyszłości. Na tym placu budowy powstaje hala produkcyjna. Będziemy tutaj produkowali szyby przednie do samochodów osobowych. Szyby te trafią na rynek wtórny. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W trzecim kwartale tego roku odbędzie się pełna instalacja maszyn produkcyjnych. Wzrost zatrudnienia zakładamy na poziomie 120 osób. Jednocześnie przewidujemy bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży. Od Żar do najbliższego zjazdu na autostradę A18 jest zaledwie 9 km. Bezpośrednio przy obwodnicy na terenie Żarskiego Parku Przemysłowego zainwestowały takie firmy jak Hart SM, producent szkła, drukarnia Chroma, Pol Orsa, producent tekstyliów do branży motoryzacyjnej, Valmet Automotive, Tempus, kamieniarstwo, Eximport, producent opakowań i folii. Żarski Park Przemysłowy ma powierzchnię 100 hektarów z możliwością powiększenia do 400 hektarów. Jeszcze wiele w pełni uzbrojonych działek czeka na nowych inwestorów. Również infrastruktura drogowa, energetyczna, światłowodowa jest w pełni przygotowana na potrzeby potencjalnych inwestorów. Mieszkańcy i turyści korzystają z wielu obiektów użyteczności publicznej. Do aktywnego wypoczynku w mieście zachęcają ścieżki rowerowe, kryta pływalnia Wodnik, hale widowiskowo-sportowe, kręgielnia, lodowisko oraz wiele obiektów fitness i spa, oferujących usługi odnowy biologicznej na wysokim poziomie. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Magdalena Karasiewicz. Od roku prowadzę z mężem firmę pod nazwą Instytut Zdrowia i Urody Wiktoria. W naszym instytucie możecie Państwa odpocząć, skorzystać z zabiegów pielęgnacyjnych, kosmetycznych, z medycyny estetycznej. Możecie u nas również przenocować. W Żarach jest doskonały klimat dla przedsiębiorczości. Rok działalności utwierdził mnie w przekonaniu, że można w Żarach zrobić dobry biznes. Warto tu zacząć działalność gospodarczą, że są turyści, są klienci, po to, żebyśmy my mogli funkcjonować na rynku żarskim. Żary to nie tylko prężny ośrodek gospodarczy. Dla przyjeżdżających gości, turystów i mieszkańców ma bogatą ofertę kulturalną. Każdy rok obfituje w szereg imprez plenerowych, wystaw, koncertów, spektakli teatralnych i zawodów sportowych.
Przygraniczne położenie Żar stwarza szansę do współpracy międzynarodowej. Ciągły kontakt z przedsiębiorcami, instytucjami oraz zagranicznymi partnerami umożliwia władzom miasta aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym oraz dopasowywanie planów inwestycyjnych do zamierzeń przedsiębiorców. Miasto wspiera takie inicjatywy, organizując wiele spotkań, konferencji, seminariów i szkoleń. Do Żar napływają nowi, aktywni zawodowo ludzie, którzy właśnie tutaj realizują swoje plany i marzenia. Żary są otwarte dla wszystkich. Czekają na Ciebie.